Nazywam się Zbigniew Kundzewicz i jestem bardzo doświadczonym naukowcem i z racji wieku, i z racji różnych doświadczeń. Byłem w 70 krajach w sprawach wody, klimatu, środowiska i spędziłem za granicą jakieś 15 lat, więc mam doświadczenia w wykładaniu do każdego grona, od maluszków do seniorów i od laików do wysokiej klasy specjalistów, ale mam tremę. Dlaczego? Bo dzisiaj jest wykład mistrzowski, który uszlachetnił, znaczy graficzka uszlachetniła moją prezentację. Moja prezentacja była trochę siermiężna, to znaczy białe tło, schematy no, dość proste. Ona zrobiła z tego cuda cudeńka, ale czasami jest problem. Na przykład mnie nie raziło to, że zostawiałem angielskie tytuły, no bo młodzież zna angielski, prawda, dzisiaj. Liceum, a szczególnie uczelnie. No więc te przetłumaczenia tytułów czasami w oparciu o Google Translate, jak sądzę, czasami nie dają optymalnego efektu, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Spróbowałem czegoś nowego. Mam nadzieję, że nie będzie to porażka. Każda kropla jest cenna. W roku 2000, a więc kiedy jeszcze sporej części z Państwa nie było na świecie, napisałem i wydałem w polskim wydawnictwie naukowym PWN książkę. Może ja będę mówił trochę głośniej, tak? Zacznie się nagrywać. Książkę Gdyby mama wody. Zasady wodne dla twardych. Nawiązałem do Mickiewicza. To jest cytat z Dziadów. Ach, jak mnie pragnienie pali, choćby mała wody miarka. Czyli jeśli nie ma tej wody miarki, no to nie da się żyć. Bez jedzenia wytrzymane, bez wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, z wyjątkiem. No i oczywiście także bez wody. Nie da się żyć, mówił przedmówca. Widzę, że problem jest większy, ale to znaczy z slajdów opowiadać nie trochę, ale to jest lepiej chyba poczekajmy. Więc powiem tak, że mam dzisiaj przyjemność wygłosić Wam trzy prezentacje. Chciałbym, żeby to była interaktywna forma, czyli będą około 40 minut, tak mniej więcej, a później będziecie Państwo mogli zadawać pytania, porozmawiamy, postaram się na nie odpowiedzieć. A skoro jest w tej chwili niechciana, wymuszona przerwa, może chciałbym się zapytać, co Państwa tutaj sprowadza? To znaczy, dlaczego interesujecie się wodą? Czy to jest związane, no chce się rozważacie to jako swoją karierę, czy interesuje Was ta kwestia, czy może ktoś chciałby powiedzieć, dlaczego nie jest? Ja się zastanawiałem, czy może nam zabrać wodę widząca tej kwestii, jeśli chodzi o dostępność jej. Tak. No, taki miał być mój pierwszy slajd, czyli liczby podane w raporcie z obecnego roku 2023. Water Development Report, czyli raport rozwoju dotyczący wody. Czy zabraknie nam wody? Już wielu ludziom wody brakuje. Taki slajd chyba mam, który pokazuje, że obszary suche zajmują 40% powierzchni planety. Mieszka tam 20% całej ludności, a wody jest tylko 2%. Czyli tam wody brakuje na co dzień. Inny slajd pokazuje opady w strefie Sahelu, czyli ile deszczu tam spadało w różnych latach. I tak się złożyło, że w latach od 70. do 90. był bardzo długi okres,
opadów poniżej normy. To dla nich było na wagę życia. W Sudanie umarło z głodu podczas suszy w 80-tych latach 300 tysięcy ludzi, w Etiopii 100 kilkadziesiąt. Także poważne rzeczy. W Polsce ludzie nie umierają z głodu, nie umierają z pragnienia. Natomiast, chociaż oczywiście powiem tak, że śmierć z pragnienia się zdarza. Jeżeli jest zasypany górnik, być może umrze z pragnienia. Ale to jest taki zupełny margines. Natomiast duże miasta w Polsce bardzo sobie dobrze radzą w kwestii zaopatrzenia w wodę. Uważam, że to jest opowieść o sukcesie, czyli success story. Polska sobie dobrze radzi w wodociągach. Naprawdę dobrze. Jesteśmy tego świadkiem tutaj, ale nawet po odkręceniu kranu. Z wody płynie, z kranu płynie smaczna woda. Ja mieszkam w Swarzędzu pod Poznaniem i u mnie z kranu płynie woda mineralna. Tak mogę powiedzieć. Smaczna, zdrowa, bezpieczna jest wszędzie, bo to bardzo szczegółowo badają. Ale nie wszędzie jest smaczna. Na przykład tam, gdzie woda była chlorowana, no smak chloru się wyczuwa i raczej nie sądzę, żeby on pasował wszystkim. Natomiast w wielu miejscach Swarzędz jest pod Poznaniem, czyli podlega pod taki poznański system wodociągu, ale woda pochodzi z Wędrowca Klienić z studni Wędrowca i jest bardzo smaczna sprawa i bezpieczna. Ale na pierwszym slajdzie, w takim slajdzie pod nazwą preambuła, czyli zanim jeszcze podam jakieś treści, pokazuję kilka liczb, które chyba wspomniał przedmówca. Mianowicie, skoro jest na świecie 8 miliardów ludzi, to 2 miliardy nie mają dostępu do bezpiecznej wody. Aż tyle. Może to jest trochę przesadzona liczba, bo jeszcze nie tak dawno temu mowa była o miliardzie. Może po prostu teraz kryteria bezpieczeństwa stały się ostrzejsze. Czyli coś, co dawniej uchodziło, teraz nie uchodzi. A więc uważamy, że nie jest bezpieczne to, co kiedyś uważaliśmy za bezpieczne. Więc 2 miliardy ludzi nie ma dostępu stałego do bezpiecznej wody. A więc może tym ludziom wody nie zabrakło. Tylko że zabrakło wody czystej. Mają dostęp do wody bardzo zanieczyszczonej, której spożywanie byłoby niebezpieczne. Podczas pobytu w mieście Katmandu, w stolicy Nepalu w roku 1996, tam byłem, w kwietniu, jeszcze nie zaczęły spływać topniejące lodowce górskie i topniejące śniegi Himalajów. Więc wody w rzece Bagmati było bardzo mało. Był to właściwie ściek. Płynęły tam tylko ścieki z takich nieformalnych osiedli, które też pokażę, ze slumsów, mówiąc krótko. Ale Nepalczycy tę wodę pili. Nepalczycy i Nepalki. Nie tylko używali do mycia, myli się w niej, ale w takich publicznych zdrojach, ale też pili. I przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia nie mogli wyjść ze sumienia, jak to się dzieje, że ludzie piją ściek i po prostu jakoś cudownie. Krótko trwała przerwa. Ja wprowadziłem pierwszy slajd, który być może za chwilę zostanie pokazany. Wycofuję się po całym głośniku. Taka była instrukcja, żeby nie sprzęgał się na dźwięk. Brak sygnału, ale mam nadzieję, że teraz będzie. Wszystko jest na dobrej drodze.
każdym razie, kiedy nastanie ten slamsowy wahanie, dam Pan znam się z dzieci i osobami. A więc z Wami ja w godzinie mam dostępu do bezpiecznej modlitwnej. 3 600 000 nie ma dostępu do sanitacji. I mniej więcej 3 miliardy ludzi rocznie cierpi z powodu suszy i powodzi. Mniej więcej po 1,5 miliarda z jednego powodu i z drugiego. Nie dokładnie, ale w sumie około 3. Czyli ogromnej ilości ludzi co roku cierpi albo niedostatek, albo nadmiar znoszący na wodę. Natomiast powodzie zabijają dosyć dużych ilości. Mam na slajdzie troszeczkę dalej statystykę za 20-lecie, 2 dekady. Lat 10, lat 2000-2010. 150 tysięcy ludzi straciło życie w powodzie. Więc niszczący nadmiar wody znacie chyba lepiej niż dramatyczny susza. Macie Państwo w pobliżu pustynię litewską, ale to jest atrakcja turystyczna, a nie jakiś tam dramatyczny obszar. No i zauważyłem, że wody jest w tej chwili w Krakowie wody, również w Lechii. Dobrze sobie radzi. Mieliście śnieżny grudzień, tam było śnieżny grudzień, częściej stopniał, częściowo rozgnył, ale częściowo może jest. Później znowu samarca objawia, jeszcze śnieg, lepiej niż później. U nas śniegu od dawna jest mało. Ja lubię narciarstwo biegowe i przez 5 kolejnych lat nie było ani jednego dnia z głębokością śniegu 5 cm. Powiecie, to nie wystarczy na biegówki. Pewnie nie. Ale jak już to bardzo chcę popłaskę, to 5 cm jest w stanie udeptać sobie tor i się tam poruszyć. Nie ma szansy. Nie znacie. Tutaj macie śnieg pewnie, a góry całkiem blisko. Poznań tylko za to. Nasz śnieg odpływa w niepamięć. I nawet jeśli pada zimą, czasem dużo pada, to jest to też. Jadąc tutaj rozmawiałem na temat roku 2020, pandemiczny rok, bardzo dziwny, ponieważ w znacznej części Polski był suchy kwiecień, ale tak absolutnie suchy, bez kropli deszczu. Czyli w czasie, kiedy rośliny potrzebują pilnie wody, z nieba nie padała, ani nie spadła ani kropla. Za to 2020 i opady, deszcz. Nie było z tego żadnego pożytku. Czyli rok 2020 nie jakaś tam. Statystycznie wszystko się zgadza. Wysoki opad w lutym, więc jeśli podsumujemy całą zimę, może być nawet spora wartość, ale rozkład opadu w czasie był bardzo nieprzyjazny, niedobry dla roślin. Lubimy, kiedy zimą pada śnieg, nie tylko dlatego, że sporty uprawiamy, ale to służy lepiej roślinom. Pod kołderką śnieżną nie przemarzają wrażliwe gatunki, które teraz sadzimy w ocieplającym się klimacie. A kiedy, jeśli pokrywa śnieżna utrzymuje się aż do wiosny, to sobie powoli topnieje i jest z tego wielki pożytek dla roślin. Dużo wody w glebie. To jest slajd, o którym już mówiłem. I pierwsza informacja, czyli 2 miliardy ludzi. W roku 2020 to było 26% populacji, teraz 5%.
nie miało dostępu do bezpiecznej wody pitnej, 3,6 miliarda do sanitacji. Znikło 85% plus naturalnych mokradeł i 3/4 powierzchni ziemi uległo istotnym zmianom. I to też mówiłem, ale przypomnę, łącznie prawie 3 miliardy ludzi dotkniętych powodziami lub suszami. Cykl obiegu wody w przyrodzie. To jest połączenie, tak, cykl hydrologiczny, myślę, że mieliście już w liceum, a na pewno na studiach geograficznych, inżynierskich, inżynierii środowiska. Jak sobie woda krąży w przyrodzie? A więc dużo wody paruje z oceanu, a mniej spada tam deszczu. Woda parująca z oceanu przemieszcza się nad lądy i spada jako deszcz. Z lądów też woda paruje, ale opady nad lądami przewyższają parowanie. Opady przesiąkają do gruntu, woda gruntowa odpływa. To jest, wydaje mi się, bardzo pouczający obrazek. Roczne transfery wody w tysiącach kilometrów sześciennych. A tutaj globalne transfery i magazynowanie wody. Graficzka jest młodą osobą, a więc nie zna, nie wie, co to starczowzroczność. Ale osoby 40 plus, a więc dużo młodsze ode mnie, już mogą mieć problemy z odczytaniem tych małych cyfr. U mnie ten obrazek byłby dużo większy, bo inaczej sam miałbym problemy z odczytaniem, ale radzę sobie, ponieważ jest tu duży ekran. Czyli magazynowanie wody w takich różnych naturalnych magazynach, jak ocean, ocean globalny. To jest ten, ta skrzynka na dole po lewej stronie. 1 336 000, ale 38 tysięcy tysięcy. Czyli jest to 1 330 000 000 kilometrów sześciennych wody. Tyle wody jest w oceanie. Ogromna ilość, ale niestety słona. Więc nie bezpośrednio dla nas, chyba że parowanie z nad oceanu i destylacja. Tak można wodę pozyskać. Woda podziemna, duży zbiornik w prawym dolnym rogu, a także lodowce i śnieg. Czas pobytu cząsteczki wody w magazynach. Oczywiście ten czas się bardzo różni. Waha się od do. Ale lód podziemny na obszarach wiecznej zmarsliny i lód polarny, przeciętnie cząsteczka wody przebywa w takim magazynie 10 tysięcy lat. Natomiast woda biologiczna, to nie tylko dotyczy naszego organizmu, ale ogólnie woda biologiczna, czyli w ludziach, zwierzętach, roślinach kilka godzin. To jest czas pobytu cząsteczki wody. Woda atmosferyczna w atmosferze przebywa 8 do 10 dni. W glebie średnio rok, no bo gleba jest, potrafi być głęboka. W lodowcach górskich 1600 lat, w oceanie 2500 lat. Myślę, że to jest ciekawe zestawienie. W bardzo wielu miejscach obserwujemy zmiany reżimu przepływów rzecznych spowodowane sztuczną retencją i poborami wody przez człowieka. I tutaj chyba trochę niespodzianek. Bo pewnie nie spodziewalibyście Państwo, że tak mogą się zdecydowanie zmieniać przepływy w rzekach. Środkowa kolumna, górny obrazek, to jest przepływ Nilu na poziomie zapory asuańskiej. Bardzo zmniejszyły się wahania, oscylacje. Czyli maksima zmniejszyły się, a minima powiększyły. To jest efekt spiętrzenia rzeki. Pod spodem Syr Darya i podobnie wygląda Amu Darya, z której ludzie pobierają coraz
wielkiej ilości, rosnącej ilości, pobierali, bo to jest od 90 roku, rosnące ilości wody po to, żeby, uwaga, uprawiać bawełnę na pustyni. Nie powinno się tego robić, bo to jest bardzo wodożercze, wodochłonne, ale tak się robiło i przez to jezioro Aralskie prawie wyschło. A prawa kolumna pokazuje rzekę w Kanadzie, gdzie zbocznikowano, zmieniono trochę hydraulikę naturalnych koryt. I teraz ta rzeka prowadzi więcej wody. Po prostu połączono wodę skąd inąd. Taka ingerencja człowieka. Jak gdyby połączono dwie rzeki. I w ten sposób osiągnęliśmy bardzo wielki wzrost przepływu w rzece Burntwood, który byłby zaskakujący, gdybyśmy nie wiedzieli, skąd to się wzięło. Zasoby wodne. Ziemia jest planetą wodną, oceaniczną. 70% powierzchni zajmują oceany. 1 386 000 000 km³ wody, z czego 96,5% w oceanie, a tylko 2,5% wody słodkiej. Pewnie są wśród Państwa ludzie, osoby bardzo uważne i zapytają mnie, no dobrze, a gdzie zginął ten jeszcze 1%? Ten 1%, który zginął, to jest woda słona, ale nie z oceanów. A więc woda ze słonych jezior i woda zasolona podziemna. W rzekach jest tylko 2000 trochę więcej kilometrów sześciennych wody, a więc 0,006% światowych zasobów. Rzeki są ogromne, ale w porównaniu z ogromem oceanów to jest kropla. Zasoby wody odnawialnej na mieszkańca bardzo się różnią w różnych krajach. Najwięcej wody jest w Islandii. To chyba zgodnie z oczekiwaniem. Prawie 500 000 m³ na osobę na rok. Gdyby taka statystyka była dla Grenlandii, to liczby byłyby jeszcze większe, ale Grenlandia nie jest państwem, tylko terytorium królowie Danii są władcami Grenlandii. Najmniej wody w Kuwejcie, blisko zera. Średnia światowa 5 500 m³ na osobę na rok. Unijna prawie trochę ponad połowę tego, a Polska połowę średniej unijnej. A więc Polska nie ma za dużo wody, pewnie o tym słyszeliście. Człowiek w klimacie umiarkowanym wypija przeciętnie 1 m³ wody rocznie. Przedmówca pokazywał liczby, które uwierzytelniają ten mój szacunek, który jest bardzo prosty, bo 1 m³ to łatwo zapamiętać. Mniej więcej tak to wygląda. 2,5 litra do 3 litrów dziennie razy ilość dni, to tak wychodzi. 1 m³ na osobę. A więc, skoro jest nas na świecie 8 miliardów, wypijamy jako ludzkość 8 km³ wody rocznie. I opis obszarów suchych dostarczyłem wam, kiedy wysiadło światło, więc teraz to przeskoczę. Kiribati, mała wyspa na Pacyfiku, nie tylko wyspa, ale państwo wyspiarskie. I jak widać, muszą tam być problemy z wodą, dosyć znaczne. Wkoło wody mnóstwo, ale takie, którą trzeba odsalać. Jeżeli byłaby jakaś woda podziemna na tej wyspie, to woda z oceanu jej zagraża, może ją zasolić. A tu projekcje zmian odnawialnych zasobów wodnych w przyszłości według scenariusza zmian klimatu. Można podsumować jednym zdaniem. Tam, gdzie jest wilgotno, będzie jeszcze bardziej wilgotno, a tam, gdzie jest sucho, będzie jeszcze bardziej sucho. Z wyjątkami, ale z grubsza to pasuje. Czyli wokół Morza Śródziemnego jest sucho i będzie jeszcze bardziej sucho. Meksyk to samo, południowa Afryka. Za to Grenlandia, Syberia i Kanada mają dużo wody
i będą mieli jeszcze, miały jeszcze więcej. Wartości usług ekosystemowych związanych z wodą, to 20 kilka lat temu było to takie, można powiedzieć, odkrycie nawet, że żeby wycenić usługi ekosystemowe w dolarach. I to jest wynik. Specyfikacja wartości usług ekosystemowych dostarczanych przez mokradła słodkowodne. I tutaj miła pani grafik, która tłumaczyła, prawdopodobnie nie zauważyła, że Google Scholar przetłumaczył disturbance regulation jako, no źle przetłumaczył, powinien przetłumaczyć, regulacja zakłóceń. Nie rozporządzenie, regulation to jest regulacja. Może być rozporządzenie, ale nie w tym kontekście. Więc regulacja zakłóceń, czyli mokradła pomagają nam radzić sobie z suszą, z powodzią i z falą upałów. I zaopatrzenie w wodę, też bardzo ważna usługa. Widzicie, że te mokradła produkują niezwykle wartościowe, dostarczają niezwykle wartościowych usług. Potrzeby wodne. Globalne potrzeby wodne to przede wszystkim rolnictwo. Potrzeba dla światowego rolnictwa ponad 5000 km sześciennych wody rocznie. Znacznie mniej wody potrzebuje przemysł, jeszcze mniej gospodarstwa domowe, czyli ludność, a zupełnie na dole są zbiorniki, ponieważ zbiorniki parują, woda ze zbiorników paruje, a więc to też jest potrzeba. Woda stamtąd ze zbiorników dostaje się do cyklu hydrologicznego, ale nie mamy już jej tak, jakbyśmy chcieli użyć. Użycie wody w regionach. Dominuje Azja. To nic dziwnego, skoro w Chinach mieszka 1 400 000 000 ludzi, a w Indiach prawie tyle samo. Także w tych dwóch krajach już mamy 2 800 000 000. To jest znacznie więcej ludzi niż gdziekolwiek indziej. Czyli nic dziwnego, że w Azji potrzeba 3,5 tysiąca kilometrów sześciennych wody rocznie. Od niepamiętnych czasów, od starożytności ludzie radzili sobie z wodą, transportując ją akweduktami. Takie akwedukty można znaleźć we Włoszech, we Francji. Dostarczały wodę z gór do miast. Rolnictwo w Europie. Na ogół było tak, że rolnictwo ograniczała temperatura na północy. Na północy było zimno, więc temperatura była barierą, a na południu jest dość mało wody, więc dostęp do wody jest barierą. Ocieplenie, zmiany klimatu będzie korzystne dla Skandynawii. Sezon wegetacyjny się wydłuży, a zasięg upraw wzrośnie. Mówiłem o slumsach, w których mieszka 4,5 miliarda ludzi i oni zużywają bardzo mało wody, no bo nie mają wody. Więc 5 do 10 litrów na osobę na dzień. Problemy z wodą. Zbyt mało, zbyt dużo, zbyt brudna. Wszystkie trzy problemy mogą się zaostrzyć wskutek zmian klimatu. Ale o tym będę mówił w drugim wykładzie. Jezioro Aralskie wysycha, ponieważ ludzie pobierają dużo wody z rzeki Syrdarja i Amudarja. A tu bardzo krytyczny obszar z niewielką ilością wody. A problemem tego wykresu, tego rysunku, tej ilustracji jest fakt, że tym samym kolorem zaznaczono rzeki i granice państw. Niestety.
Miasta z ludnością ponad 5 milionów były bardzo nieliczne jeszcze w roku 50, a teraz jest ich mnóstwo. Więcej miast oznacza wyższe potrzeby wodne. A to problemy z wodą, które omawialiśmy w raporcie międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu. Miałem zaszczyt i przyjemność 4-krotnie być w tym panelu koordynatorem oraz autorem prowadzącym. I taką mapę zaprezentowaliśmy w czwartym raporcie, w wodnym rozdziale czwartego raportu. Przykłady problemów, jakie już się zdarzyły, a w tle kolory dają nam ocenę stosunku poboru wody do dostępności wody. W bardzo wielu miejscach następuje nadmierna eksploatacja. Wspominałem Morze Aralskie, tutaj też jest zaznaczone. Zaznaczona jest rzeka Żółta, czyli Huanghe, która czasami w niektórych latach nie toczyła w ogóle wody, wpadając do oceanu. A więc uprawy rolnicze wypijały całą wodę z ogromnej rzeki Huanghe. W roku 1998 ponad 70% Bangladesz zalała powódź. To też się zdarzyło naprawdę już. Ponieważ ten raport pisaliśmy tuż po wielkiej powodzi nad Łabą w roku 2002, więc europejski przykład wrażliwości na powódź jest tu też uwzględniony. Cała masa rozmaitych problemów związanych z ilością i jakością wody. Jako przykład jakości, problemów z jakością można podać jezioro Wiktoria, gdzie eutrofikacja powoduje spadek zarybienia. I może jeszcze Ameryka Południowa, której zachodnia część pobiera wodę z topniejących lodowców. To, że lodowce dostarczają płynną wodę wielu miastom, to jest bardzo dobre. Ale jeżeli lodowce topnieją nadmiernie, to są słabe nadzieje na przyszłość, ponieważ lodowiec to jest naturalny zbiornik. Jeśli lodowce stopnieją, ludzie będą musieli zbudować zbiorniki i złapać tę wodę. To będzie bardzo dużo kosztowało. I przyszłe gorące punkty związane z wodą, gorące punkty hot points, no powiedzmy, że to jest tłumaczenie dosłowne. Zdziwicie się, dlaczego taka mapka. Współautorem był bardzo ważny Japończyk i on się postawił, dlaczego Japonia nigdy nie jest w środku. No to jest dla niego. Trochę się zdziwicie, bo na ogół tak się nie pokazuje, ale właściwie dlaczego nie? Mówi się na Chiny, państwo środka, no to zróbmy Chiny w środku czasem, albo Japonię. Cokolwiek. To jest kwestia umowna. W każdym razie tutaj też pokazaliśmy przykłady wielkich problemów, jakie mogą się pojawić. Problemów z wodą. Ciekawy problem z wodą pokazuje skrzynka na morzu, na Oceanie Indyjskim. Niewielka wyspa jest zaopatrywana w wodę z wód podziemnych. Ale ta soczewka wody gruntowej, słodkiej wody gruntowej, zmniejszyła grubość z 25 metrów do 10 metrów. Przy wzroście poziomu morza tylko o 10 cm. Czyli malutka różnica, malutki wzrost poziomu morza powoduje, że soczewka wody gruntowej słodkiej
jest cieńsza. Wody jest tam dużo, ale nie słodkiej. Wchodzi woda oceaniczna. Może inny przykład, też moim zdaniem ciekawy, to Nordeste tak zwane, czyli północny wschód Brazylii, gdzie jest sucho, ale projekcje na przyszłość pokazują, że jeszcze bardziej sucho będzie w przyszłości. W latach 50. może się zdarzyć, że zasilanie wód gruntowych, wód podziemnych, wód głębinowych zmniejszy się aż o 70%. A teraz przykład z Afryki. Wzrost zanieczyszczenia patogenami z powodu intensywny deszcz, który spłukuje nieczystości i zatruwa wodę. A intensywne deszcze są bardziej prawdopodobne w cieplejszym klimacie. Jezioro Czad było i prawie wyschło. Jest go dużo mniej po prawej stronie. Zdjęcia satelitarne. Sytuacja w krajach trzeciego świata jest wysoce niezadowalająca. Google Translate się nie spisało. Niewystarczająca, no niby coś podobnego, ale niezadowalająca. I globalny wolumen ścieków dopływających codziennie do wód powierzchniowych odpowiada przepływowi 10 największych rzek. Zanieczyszczenia wód widzimy w każdym kraju, w Polsce niestety też. A to jest moje wspomnienie z Indii. Rzeka Musi, przepływająca przez Hyderabad, ma wyraźnie różniący się kolor wody, kiedy posuwamy się w dół od miasta. Czyli widać, że w mieście jest bardzo zanieczyszczona, 5 i 10 kilometrów w dół. Też bardzo, ale już trochę mniej. I te butle w prawo pokazują coraz jaśniejszą wodę, a więc coraz mniej. Po 40 kilometrach samo oczyszczenie już mocno poprawiło jakość, ale oczywiście jest to ciągle jakość bardzo zła. Wzrost poziomu morza zwiększy zasolenie wód podziemnych. Tu jest pokazany mechanizm, ale boję się, że awaria prądu troszeczkę zmieniła nam rozkład czasowy, więc nie będę omawiał szczegółów tutaj. I przejdę do ostatniego elementu, co można zrobić, możliwości rozwiązań. Trzeba oszczędzać wodę. Szukajmy megalitrów, a więc ujemnych litrów, litrów zaoszczędzonej wody, a nie megalitrów. To jest dobre hasło. Równie dobre, a może jeszcze lepsze jest, szukajmy negawatów, a nie megawatów. Czyli oszczędzajmy wodę, oszczędzajmy energię. Więcej plonu z każdej kropli. Marnotrawstwo żywności to jest straszna plaga, której nie powiem doświadczamy, bo to nie jest niezależne od nas. To niestety robimy jako ludzkość. W krajach bogatych, w krajach uprzemysłowionych konsumenci marnują ponad 30% zakupionej żywności. A do wyprodukowania tej żywności potrzeba było dużo wody. Przeskoczę ten slajd i przejdę do retencji wody na osobę. Najwięcej retencji jest w Północnej Ameryce, ponad 6000 metrów sześciennych na osobę, ale w wielu krajach ta retencja wynosi poniżej 100. Podczas gdy retencja jest niezbędna do nawodnień. Nawodnienia rolnicze w Chinach, w Indiach, w Pakistanie, w Bangladesz są i w Stanach Zjednoczonych są niezbędne. Żeby polepszyć sobie bezpieczeństwo żywnościowe, różne kraje dzierżawią ziemię rolną w innych krajach. Na przykład Chiny dzierżawią wielką ilość ziemi na wielkie areały na Filipinach.
Arabia Saudyjska w Indonezji. Zjednoczone Emiraty Arabskie w Pakistanie. A Południowa Korea w Sudanie i na Madagaskarze. Japonia dzierżawi trochę ziemi w Stanach. A zielony kolor, czyli Libia, dzierżawi ziemię na Ukrainie. No i teraz ma kłopot. Każdy kwadrat oznacza 50 tysięcy hektarów dzierżawionej ziemi. Wirtualne przepływy wodne. Mówiąc o tym, że nie powinniśmy marnować żywności, nie możemy marnować żywności, mam na myśli nie tylko to, że nie można wyrzucać polskich jabłek, ale gorzej, bo wyrzucamy owoce wyprodukowane 10 tysięcy kilometrów stąd i to w krajach, gdzie jest mało wody. Czyli wirtualne przepływy wodne. Śledzimy los handlu zagranicznego wodą, nie wodą jako płynem, ale wodą, która jest zawarta w produktach, przede wszystkim w produktach rolnych. Czyli kraje, które są eksporterami tej wody wirtualnej, są tu zaznaczone na niebiesko. Stany Zjednoczone bardzo silny eksporter wody wirtualnej. Natomiast nie tylko Półwysep Arabski, Meksyk, ale i znaczna część Europy zaznaczona jest kolorem wskazującym na import wody. Tak, importujemy wody w rozmaitych produktach. No, nic dziwnego, skoro chcemy jeść trus i pomarańcze w każdym miesiącu roku i kiwi, awokado. Trzeba dużo wody do produkcji tych. Słowa instalacja ocalania wody. Na szczęście to nie jest nasz problem. Wodę można ocalić. Widzicie sami. Potężna fabryka i bardzo wysoki koszt energetyczny. Mimo tego, że technologie pozwalają oszczędzać energię, nowe technologie, ale potrzebne są ogromne ilości wody, więc energii też trzeba dużo. Koszt bezpieczeństwa wodnego w różnych krajach wymagałby zbudowania zbiorników, retencjonowania wody. Wysoki koszt na osobę i na kraj. I nie tylko to. Jeżeli założyć, że można płacić na takie inwestycje nie więcej niż 5% produktu krajowego, no to w takim kraju jak Etiopia potrzeba by 104 lat, żeby zapewnić bezpieczeństwo wodne, spełniając warunki, które podałem. Wodny ślad żywności. Do produkcji pomidora ponad 100 litrów na kilogram. Jesteśmy szczęśliwi, bo u nas pomidor rośnie podlewany deszczówką, deszczem. Albo deszczem, albo deszczówką, którą sobie ludzie zbierają z rynny na przykład. To jest dosyć częste teraz. Ale w wielu krajach uprawę pomidorów trzeba nawadniać. Dużo wody potrzeba na produkcję ryżu, a bardzo dużo na produkcję wołowiny. A więc mam nadzieję, że nikomu z Was nie przyjdzie do głowy żart, że namawiam do jedzenia robaków, bo nie namawiam. Zresztą nikt nie namawia, to jest nadużycie. Ale zmiany diety mogą prowadzić do współkorzyści dla zdrowia, użytkowania terenu, czyli niepotrzebnie. Tysiące kilometrów kwadratowych pastwisk, jeżeli będziemy jedli mniej wołowiny. Dla zużycia wody, czyli ślad wodny, 15 tysięcy litrów albo więcej na kilogram
wołowiny. Czuł korzyści dla ograniczenia zmian klimatu i dla naszych portfeli. A więc naprawdę rozmaite współkorzyści. Przeskoczę to i podziękuję za uwagę. Myślę, że mamy czas na krótką dyskusję, jeśli macie jakieś pytania lub komentarze. Wyszło mi, że jest jeszcze 8 minut, a więc będzie to krótka dyskusja, ale początek był przedłużony, więc musiałem skrócić trochę waszą dyskusję, która powinna trwać 15 minut. Słucham. Śmiało, tak. Jaki kraj? Tak, absolutna. Na Półwyspie Arabskim dominują odsalarnie. Są to mistrzowie świata w technologii. Ceny rosną tak szybko i na całym świecie, że nie jestem w stanie pani podać obecnego kosztu, ale jeszcze nie tak dawno w Izraelu to blisko i technologia równie dobra jak w Kuwejcie, a może i lepsza. Właśnie Izrael jest mistrzem świata, a Kuwejt korzysta z technologii izraelskiej, mimo że pewnie się specjalnie nie lubią, ale handlują. 60 centów za metr sześcienny, ale to inne dolary. No teraz dolar też stracił wartość, więc no mówię, bo to pamiętam, ale nie wiem, jak to teraz wygląda. Ocalanie całkowicie jest jedynym sposobem dla Kuwejtu i dla Emiratów. Tutaj ktoś podniósł rękę, czy? Tak, proszę. To znaczy, dlaczego tak się stało, czy jakie są tego skutki? Jakie są tego skutki, to jest dosyć duża liczba. Tak. No, myślę, że pokazałem slajd, który odpowiada na to pytanie. Mokradła dostarczają bardzo cennych usług ekosystemowych. I te usługi, już w artykule, który cytowałem, mierzy się w dziesiątkach tysięcy dolarów. Prosta sprawa. Nie ma usług, nie ma mokradeł, więc nie ma usług. Tracimy pieniądze i musimy sobie radzić inaczej. Ale wielu ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę, że tak nie można, że niefrasobliwie osuszamy mokradła, bo tak pasuje no, deweloperom na przykład. Czyli jeżeli chcemy rozszerzać powierzchnie zabudowane, no to mokradła nie bardzo nam pasują. Nad czym boleję ja sam, bo urodziłem się w Augustowie i uczyłem się pływać w Biebrzy. Wtedy była jeszcze czysta w miarę. A poza tym nie byliśmy tak wybredni. Człowiek był trochę ciemniejszy i nie wiedział, jaka jest... No, woda nie śmierdziała, więc pływać można. Tak się wydawało, ale... Teraz jesteśmy znacznie mądrzejsi i ja już swoich wnucząt bym do takiej wody nie puszczał. Czyli Biebrza, cudowne, bagna, mokradła, skarb. Skarb polski, trzeba to chronić. Ale to nie tylko człowiek jest winny, że mokradła znikają. Pewnie słyszeliście państwo, że nie tak dawno, kilka lat temu, nastąpił ogromny pożar na torfowiskach, na bagnach biebrzańskich. I ten pożar jest trudny do ugaszenia, bo torf jest bardzo dobrym paliwem. Więc jeżeli już zacznie się palić, to trudno jest to przerwać, trudno skończyć. Jeszcze mamy 4 minuty 18 sekund. To jest czas na co najmniej jedno. O, widzę, że tu będzie, proszę bardzo. I pani też, tak? Nie. Takie prozaiczne może pytanie, ale były procenty właśnie, gdzie ile jest wody w zbiornikach wodnych i tak dalej, a ile tej wody jest aktualnie w ludziach? Czy można to jakoś oszacować? Jak to w przyszłości będzie wyglądało w chwili, gdy ludzi cały czas przybywa? Przekroczyliśmy tą granicę 8 miliardów,
to będzie tylko więcej. Może tak będzie, ale tak mówią projekcje, ale jest cień nadziei. To znaczy ja to traktowałbym jako nadzieję, że wraz z poprawą zamożności spada dzietność. Czyli niekoniecznie te projekcje w katastrofie, że będzie nas przybywać za chwilę 9 miliardów, 10, 12 i nie wiadomo ile jeszcze. Niekoniecznie tak się musi stać. Na przykład w Chinach już ludność nie przerasta. Miliard 400 milionów jest już. I nie pomogła nawet zluzowanie polityki jednego dziecka. Do niedawna w Chinach można mieć jedno dziecko poza wioskami. Na wsiach mogło być więcej. I teraz jest już zniesiony ten wymóg, a mimo to ten rygor, a mimo to liczba ludzi nie rośnie. Pytanie, które pan zadał, to jest bardzo prosta algebra. Chociaż nie mamy w głowie rozkładu wiekowego. A pan dyrektor z wodociągów pokazywał, jaką część człowieka stanowi woda. A więc w przypadku niemowlęcia 75%, a w przypadku człowieka starego i suchego no może 40 parę. Więc trzeba by zastanowić się nad średnią wagą, która też bardzo się... Tu zabijmy pan ćwieka, no bo ja nie wiem, co to jest średnia waga. Państwo są szczupli, ale dużo osób w tej chwili, powiedziałbym, ma... No, nie wiem, co to jest średnia. No, zdarzają się osoby bardzo szczupłe i bardzo... które mają mniej... Znaczy wody w kościach jest mniej, to wiadomo, w mózgu więcej. W tłuszczu jest bardzo mało. W tłuszczu jest mało wody, w tkance tłuszczowej. Czyli no, nie chciałbym rzucać liczby, bo jestem utytułowaną osobą i mi nie wypada. Ale dałem panu podpowiedź, jak do tego dojść, jak do tej liczby dojść. Muszę uważać na nieprzekroczenie linii głośników, żeby się nie wzbudzić. Ale jeszcze jest jedna minuta, może szybkie pytanie. Jeśli nie, bo chyba nie widzę, a może to starczy wzroczność? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo.